Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam test zasilacza awaryjnego UPS marki VertiveEdge 1000 IRM1U, czyli model ten, który stoi dokładnie tutaj za mną. Jak myślisz, czy bardziej przemysłowy do serwerowni UPS sprawdzi się w warunkach domowych? Sprawdzimy to dzisiaj. Jak już wspomniałem, nie jest to wersja wolno stojąca, czyli taka, którą możemy sobie gdzieś spokojnie położyć za komputerem pod biurkiem. Jest to wersja, która się nadaje do montowania do szafy rack, czyli szafy serwerowej w rozmiarze 1U. Słuchajcie, jest to zasilacz awaryjny z czystą sinusoidą, czyli tak naprawdę ten przebieg jest taki jak z gniazdka. Jest dokładnie wyfiltrowany, przefiltrowany oraz zabezpieczony. Pamiętajcie, zasilacz UPS to nie tylko zabezpieczenie przed przepięciem, obniżeniem napięcia, ale także pełni rolę filtrowania napięć i w razie, że tak powiem, obniżenia czy podwyższenia napięcia, na przykład przez słynną oczywiście w dzisiejszych czasach fotowoltaikę, zasilacz odpowiednio nam zareaguje i obniży napięcie. Oczywiście to odpowiada funkcja AVR, czyli automatycznej regulacji napięć, do tego stopnia, aby napięcie na wyjściu było bezpieczne dla naszej elektroniki. Także warto taki UPS mieć chociażby z tego tytułu. Słuchajcie, kolejna sprawa. Czysta sinusoida, czyli możemy spokojnie zasilać nawet silniki indukcyjne. Tutaj się nam nie będzie działo, przegrzewało i paliło. Kolejna sprawa. No, pytanie. Taki zasilacz, wiadomo, musi mieć jakieś małe chłodzenie. Jest tam mały wentylatorek 40 mm, który co jakiś czas rozpędzi się, wyrzuci gorące powietrze i się wyłączy. Oczywiście to jest jakiś dodatkowy dźwięk, może irytować. Mi to generalnie nie przeszkadza, jednakże Wam, zwykłym użytkownikom, no może to przeszkadzać. Do pokoju, do sypialni takiego UPS-a raczej nie zabierzemy, ale oczywiście nie jego takie jest zastosowanie. Ale jak się sprawdza u mnie w moich warunkach, w moim biurze, tu gdzie obrabiam materiały, tu gdzie testuję, to Wam powiem na końcu. A teraz zobaczmy sobie, co ten UPS tak naprawdę ma w środku, jak jest zbudowany i co oferuje. Lecimy. VertiveEdge 1000 IRM 1U to zasilacz o budowie typu rack, 19 cali, 1000 V razy amper mocy pozornej oraz 900 W mocy czynnej. Obudowa recenzowanego zasilacza jest bardzo solidna. Główny budulec jest to gruba, sztywna blacha oraz plastikowy front, na którym znajdziemy również mały, ale czytelny i graficzny kolorowy wyświetlacz, do którego mamy do dyspozycji 4 przełączniki i przyciski odpowiadające za nawigację po menu. Jeśli chodzi o panel złącz i gniazd, to mamy do dyspozycji 6 złączy IEC 320C13, wytrzymałość 10 amperów. W tym mamy 3 sterowane, to są te pomalowane na biały kolor. Ponadto znajdziemy jedno gniazdo zasilające IEC 320C14 10A, obok którego znajduje się bezpiecznik automatyczny. Złącze awaryjnego wyłącznika zasilania EPO, który w podbramkowej sytuacji, np. pożar, daje możliwość zdalnego przerwania dostarczania energii elektrycznej do podłączonych odbiorników. Obok gniazd IEC 320C13 tutaj znajduje się złącze komunikacyjne USB do połączenia z naszym komputerem. Wymiana akumulatorów jest bardzo prosta. Wystarczy zdjąć lewą część przedniego panelu, odkręcić śrubki, rozłączyć złączkę i wysunąć akumulatory. Oczywiście wymianę możemy prowadzić na wyłączonym. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, jest on graficzny, czytelny i kilkukolorowy. Do nawigacji mamy, tak wspomniałem, 4 przyciski. Na niewielkim ekranie testowanego urządzenia wyświetlane jest bardzo wiele informacji. Tryb pracy obrazuje nam tryb graficzny, do tego otrzymujemy informacje, jakie panuje napięcie wejściowe AC, wyjściowe, stan naładowania baterii oraz czas podtrzymania. Ponadto dostajemy informacje, jakie jest aktualne obciążenie czy temperatura urządzenia. Naprawdę jestem zaskoczony, jak wiele informacji można zmieścić na tak malutkim wyświetlaczu. Jeżeli wejdziemy do ustawień, warto sobie zapamiętać kilka haseł.
które są wymagane do podania i są to 5 jedynek bądź 1, 2, 3, 4, 5. Myślę, że komuś może się taka informacja przydać, a w instrukcji tego nie znalazłem. Do wszystkiego dostajemy bardzo fajne oprogramowanie. Jest to oprogramowanie monitorujące, zarządzające Vertiv Power Assist. Na pierwszej stronie znajdziemy informacje o stanie UPS-a, stanie akumulatorów i aktualnym obciążeniu oraz estymowany czas pracy na baterii. Naturalnie dane są dostępne w języku polskim. Druga zakładka to ustalenie harmonogramu. W zakładce ustawień wybieramy sposób połączenia. Oczywiście możemy skonfigurować wysyłanie do nas e-maila z komunikatem o zakłóceniu. Przechodzimy na kolejną stronę, gdzie możemy przejrzeć logi, które się wydarzyły z zakłóceń. Zasilacz Vertiv Edge 1000 IRM1U korzysta z topologii VI, czyli Line Interactive. Falownik topologii VI pracuje dwukierunkowo. Podczas pracy sieciowej odbiornik zasilany jest napięciem, które przechodzi przez filtr EMI. W tym czasie ładowane są akumulatory. Natomiast w trybie rezerwowym energia zgromadzona w akumulatorach jest przetwarzana z napięcia stałego DC na napięcie przemienne AC przez falownik. W testowanym modelu przetwarzanie napięcie ma kształt czystej sinusoidy. Zaletami takiego rozwiązania są niskie czasy przełączania na pracę bateryjną, według specyfikacji jest to 6 do 8 milisekund i bezprzerwowy powrót z pracy rezerwowej na sieciową. Zasilacz wyposażono w automatyczną regulację napięcia, czyli AVR. Jego celem jest podwyższanie lub obniżanie napięcia panującego na wyjściu zasilacza względem napięcia sieciowego, utrzymując je oczywiście na bezpiecznym poziomie. AVR nie zużywa zgromadzeń energii w akumulatorach do swojego działania, precyzując, jeśli zakres napięcia wejściowego, czyli zasilającego UPS, nie pozwala na zadziałanie AVR, ponieważ napięcie jest zbyt niskie bądź zbyt wysokie, to zasilacz przechodzi w tryb pracy bateryjnej. Jeśli chodzi o elektronikę, to po zdjęciu panelu widzimy kilka kluczowych elementów, jak akumulatory, transformator, radiator osłonięty izolacją, cała elektronika falownika oraz pionowe PCB, gdzie znajduje się cały mózg testowanego UPS-a, czyli komunikacja z wyświetlaczem oraz z naszym PC-tem. Za chłodzenie odpowiada małe 40 mm wentylatorek. W dolnej części płyty głównej, tuż nad akumulatorami, znajduje się pionowy laminat. Oczywiście za komunikację UPS-em, tak wspomniałem. Filtrowanie wejściowe składa się z bezpiecznika automatycznego, dwóch dławików ferytowych na kablach. Na płycie głównej znajdziemy 6 warystorów, cewkę, kondensator CX oraz 4 kondensatory CY, czyli jak widać filtrowanie jest bardzo dobre, które zapobiega też przed naszymi zakłóceniami z sieci. Jeżeli chodzi o akumulatory, to energia elektryczna gromadzona jest w 4 akumulatorach. Producent solidnie je zamocował i zabezpieczył przed przypadkowym przemieszczaniem stalową ramką. Zaletą jest możliwość dostępu do akumulatorów po zdjęciu przedniego panelu, bez konieczności rozkręcenia całego zasilacza. Oczywiście to jest ogromna zaleta. Oraz wymiana bez wyłączania UPS-a, czyli możemy to zrobić na tzw. bypassie. Znajdziemy tutaj akumulatory Hitachi o mocy 290 W, także jak widać tutaj producent też nie oszczędzał na jakości tych akumulatorów. I teraz tak, zacznę od tego, że testowany UPS ma dwa progi AVR podnoszącego, czyli boost 1 i boost 2. Jeden z trybów AVR obniżający back. Działanie automatycznej regulacji napięcia AVR powoduje, że w momencie przełączenia na pracę bateryjną i z powrotem na wyjściu zasilacza zawsze panuje napięcie bezpieczne dla podnoszonego sprzętu w zakresie od 209 do 249 V. Zasilacz nie pozwala, by napięcie spadło na wyjściu poniżej 209, podwyższając jego wartość dwoma trybami AVR Boost 1 i Boost 2. Jeżeli chodzi o czas przełączania, wyszło mi podczas tej próby, to 6,2 milisekundy, 6,3 może niecałe, także jest to też bardzo fajny czas. Dodatkowo, jak widać na przebiegu, jest to czysta sinusoida, niezakłócona. Jeżeli chodzi o czas podtrzymania, zrobiłem tutaj 4 testy przy 150 W, 400 W, 50% obciążenia i 100% obciążenia mocą czynną naturalnie. Tutaj mamy wyniki dla 150 W 44 minuty, prawie 45 minut. Przy 400 W możemy liczyć na podtrzymanie przez 14 minut. Przy 50%, w tym wypadku 450 W, to około 13,5 minuty. I przy 100% obciążenia, czyli 900 W mocy czynnej, zasilacz podtrzyma nam przez 4 minuty 10 sekund. Warto sobie teraz podsumować to, co widzieliśmy. Widzieliśmy przede wszystkim, co mamy w środku, jak jest zbudowany UPS oraz jakie są wyniki
testów. Słuchajcie, zaletami tego zasilacza, bo cena akurat nie jest tutaj zaletą, bo on kosztuje około 2500 zł i jest to cena wysoka, ale jest to oczywiście no, sprzęt dedykowany bardziej dla biznesu, dla firm, niż dla domowego użytkownika, jak ty, mój widzu, który siedzisz, oglądasz ten materiał. Ale nie do tego dążę. Chodzi o to, czy warto mieć zasilacz UPS i powiem wam, jak najbardziej warto. W przypadku tego, zobaczcie, czas przełączania to jest około 6 milisekund. To jest naprawdę bardzo szybko. Nie zdążycie mrugnąć w tym czasie, a zasilacz już się przełączy na zasilanie awaryjne. Mało tego, mamy czystą sinusoidę, piękny przebieg, który nie odbiega, a nawet jest czasem lepszy i czyściejszy pod kątem zakłóceń niż to, co mamy z sieci energetycznej. Taki zasilacz UPS oczywiście nam filtruje to napięcie, zanim się nawet przełączy, zanim nam podaje na wyjście, ono jest filtrowane. Widzieliście, było 3 pary warystorów, czyli 6 warystorów na samym wejściu, do tego kondensatory C oraz Y, także ta filtracja jak najbardziej jest i jest to dodatkowa filtracja dla naszego sprzętu, zasilacza, monitora, więc jak najbardziej jest to coś dodanego. Słuchajcie, taka ciekawostka jeszcze co do Vertiva. W tamtym miesiącu zaproponowali wprowadzenie, w zasadzie wprowadzają akumulatory litowo-jonowe. Zaleta jest taka, że jest dużo większa czas, dużo większy czas podtrzymania, bo nawet dwukrotnie ten czas się wydłuża. Do tego ich żywotność jest dużo większa. Także to są same zalety, więc ich wyższa cena, bo oczywiście jest wyższa, po tych 4-5 latach całkowitego kosztu one się tak naprawdę rekompensują. W przypadku firm są to jeszcze większe koszty, ponieważ trzeba liczyć serwis, konserwację, wymianę, czas, podzespoły i tak dalej. Mówię tutaj o akumulatorach. Także pod tym kątem jest to bardzo fajne rozwiązanie i widać, że firma idzie gdzieś do przodu. Jeszcze jedna fajna rzecz jest. Mimo tego, że firma nie jest tak bardzo dobrze znana polskim klientom, ma w Polsce swoje biuro, można zadzwonić i porozmawiać z człowiekiem po drugiej stronie słuchawki po polsku. Także jak najbardziej, słuchajcie, plus jak dla takiej dużej globalnej firmy. Ostateczna ocena, no słuchajcie, sprzęt jak u mnie w biurze radzi sobie bardzo dobrze, uratował mi tyłek już niejednokrotnie, także panowie z energetyki, co jechali na pobliski transformator, zanim sobie jakieś tam prace konserwatorskie zaczęli robić, mignęli mi, że tak powiem, tym światłem, mi się nic nie zadziało, UPS szybko zareagował i nie doszło do żadnej utraty danych, uszkodzenia sprzętu. To, że on sobie czasem coś tam mignie, zawiruje wentylatorkiem, naprawdę mi nie przeszkadza, nawet się powiem wam, do tego przyzwyczaiłem, więc nie jest to coś, za co mógłbym go deklasować, tym bardziej, że wiadomo, no, to nie jest przeznaczenie tego UPS-a, żeby stał za monitorem i pracował nam w tle. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Jeżeli materiał ci się podobał, łapeczka w górę, dzwoneczek, no i oczywiście daj też suba, żeby was nic nie omijało. I jeszcze jedna kwestia, pytanie, czy chcecie kolejne testy właśnie takich zasilaczy, a powiem wam, że nie, w niedługim czasie będę miał kolejny zasilacz UPS i też miałbym ochotę wam nieco więcej pokazać z takich testów, jak to działa już bardziej na żywo z autotransformatorem, jak faktycznie działa ta regulacja AVR i tak dalej. Także tyle ode mnie. Na razie, cześć. Przepraszam was za mój głos. Niestety dopadła mnie infekcja. Mogę trochę bardziej lakonicznie mówić, mogę troszkę też bardziej niewyraźnie mówić, ale mam nadzieję, że odbiór całości jest jak najbardziej w porządku. Także trzymajcie się. Cześć.